Kapitan ryków! Wcale nie prosił pardonu. Zebrawszy koło siebie z pół batalionu, krzyknął: za broń! Wnet szereg karabiny chwyta. Chrząsnęła broń, a była już dawno napita. Krzyknął: cel! Drugi rzędem zabłysnęły długi. Krzyknął: ognia koleją! Grzmią jeden po drugim. Ten strzela, ten nabija, ten chwyta do ręki. Słychacie? Świsty kul, zamków chrzęsty, sztęflów dźwięki. Cały szereg zdaje się być ruchawym płazem, który tysiąc błyszczących nóg wywija razem. Prawda, że jegry byli mocnym trunkiem piani. Źle mierzą i chybiają, rzadko który rani, ledwie który zabije. Przecież dwóch Maciejów już zraniono i poległ jeden z Bartłomiejów. Szlachta z niewiele różnic, z rzadka się odstrzela, chce szablami uderzyć na nieprzyjaciela, ale starsi wstrzymują. Bóle gęsto świszczą, rażą, spędzają, wkrótce dziedziniec oczyszczą, już aż po szybach dworu zaczynają dzwonić. Legł Misajewicz, wilk, brzytewka raniony. Za czym wstrzymują szlachtę? Robak z jednej strony, a z drugiej Maciej. Szlachta ostyga w zapale, ogląda się, cofa się, widzę tą skalę. Kapitan myśli ostatni cios zadać, spędzić szlachtę z dziedzińca i dworem owładać. Formuj się do ataku! Zawołał. Na szczęki, naprzód! Wnet szereg rury utknąwszy jak tyki. Schyla głowy, zrusza się i przyspiesza kroku. Darmo szlachta wstrzymuje z przodu, strzela z boku. Szereg już pół dziedzińca przeszedł bez oporu. A kapitan, pokazując szpadą na drzwi dworu, krzyczy: sędzio! Poddaj się, bo dwór spalić każe! O! Bo sędzio, ja cię w tym ogniu usmażę!